Mamy tutaj liść, który jest bardzo specjalny, ponieważ znajdują się w nim komórki kurczaka i zaraz będę próbowała go. Nie pachnie jakoś bardzo mocno, trochę przypomina mi zapach między jajkiem a szpinakiem. Zanim przejdziemy do tego, jak smakuje, zacznijmy od początku. Ten liść został wyhodowany w laboratorium Centrum Nauki Kopernika przez ciekawy zespół składający się z biologa molekularnego, biologa samouka oraz artystę. Czy wspólnie Leonardem da Vinci? Nie jesteśmy wspólnie Leonardem da Vinci, Kasia, nie. Czy mogliby Państwo opowiedzieć dokładnie o tym procesie, co należy zrobić, żeby właśnie w liść szpinaku włożyć te komórki kurczaka? Najpierw należało stworzyć stelaż, czyli wypłukać z komórek liść szpinaku. To się nazywa decelularyzacją. Aby to zrobić, należy podszczepić pod liść rurkę z igłą, przez którą będzie wpompowany specjalny płyn. W ten sposób z liścia szpinaku pozbywamy się wszystkich komórek roślinnych. Oprócz celulozowego stelażu zostawia się tylko wiązki przewodzące, które służą jako tunele, przez które można wprowadzić komórki kurczaka do wnętrza liścia. Oraz można za ich pomocą dostarczyć tlen i niezbędne substancje odżywcze komórkom, które chcemy wyhodować. A potem należy uzyskać komórki mięśniowe. Wystarczy ich bardzo niewiele, dosłownie nawet mniej niż główka od gumki ołówka. Zostały one pobrane od zwierzęcia za pomocą cienkiej igły. Warto tu zaznaczyć, że nasz kurczak po takiej procedurze wrócił cały i zdrowy do kurnika. Co ciekawe, ilość pozyskanej tkanki była bardzo mała, ale w teorii wystarczająca do wyhodowania kilkuset kilogramów mięsa in vitro. Ponieważ tkanka mięśniowa jest bardzo skomplikowaną tkanką i składa się z włókien mięśniowych, chodzi o to, że pomiędzy tymi włóknami znajdują się komórki satelitarne mięśni. To są takie komórki, które są odpowiedzialne za to, że te mięśnie się regenerują i na przykład, że podczas treningu ich masa, jakby ta masa mięśniowa się zwiększa. Komórki satelitarne w stanie spoczynku są ciche i spokojne, ale gdy mięsień ulegnie uszkodzeniu, to dla nich sygnał do wejścia w tryb pobudzenia. Aktywowane komórki satelitarne zaczynają intensywnie namnażać się i różnicować w komórki mięśniowe. I o dziwo, komórki z kurczaka lepiej jest pobierać od starszych osobników niż od młodszych, ponieważ tych więcej komórek satelitarnych jest jakby w dorosłych kurczakach. Aby wyodrębnić komórki satelitarne, trzeba pobraną tkankę mięśniową poddać działaniu enzymów trawiennych, które zniszczą połączenia kolagenowe trzymające ze sobą włókna mięśniowe. Następnie wyławiamy pojedyncze żywe włókna do szalki Petriego, gdzie komórki satelitarne zaczynają oddzielać się od włókien i intensywnie namnażać. Dzięki sygnałowi o uszkodzeniu mięśnia i pożywce zawierającej czynnik wzrostu, substancje odżywcze oraz umieszczeniu w urządzeniu o odpowiedniej temperaturze i stężeniu dwutlenku węgla. Czyli próbujemy troszkę oszukać te komórki, że nadal znajdują się w ciele zwierzęcia. Tak, i wykorzystujemy do tego mały podstępny inkubator, który stoi tam. Namnożone w ten sposób komórki satelitarne w ilości około 2 milionów wprowadzamy do liścia szpinaku. Liść pełni rolę rusztowania, które pozwala kawałkowi mięsa osiągnąć właściwy rozmiar. Po kilku dniach wprowadzone komórki satelitarne zaczynają łączyć się ze sobą i formują się tzw. miodobule, które dalej się łączą, tworząc włókno mięśniowe. Potrzeba setek tysięcy takich włókien do stworzenia mięśnia, czyli kawałka mięsa. Tak oto, po około 2 tygodniach trzymam w ręku liść, który jest wypełniony komórkami kurczaka. Ojej, smakuje bardzo delikatnie, konsystencja jest po prostu jak liście szpinaku. A w smaku nie czuć za bardzo mięsa. Na pewno jest bardzo delikatny w smaku, ponieważ a nie zostały tu dodane również żadne przyprawy. Myślę, że teraz kolej na Ciebie. Dodam tylko, że liść przeszedł obróbkę termiczną. Na chwilę został wrzucony do wrzątku. Jak wrażenie? Smakuje troszeczkę jak mięso. Tak? Troszeczkę jak mięso smakuje, ale ma konsystencję liścia i Dużo ma ze szpinaku też. Mięso, które ląduje na talerzach, nie składa się tylko z mięśni, ale również tłuszczu, tkanki łącznej i krwi. Wszystko to w odpowiednich proporcjach, rozmieszczeniu i formie daje pożądaną soczystość, kruchość oraz smak. Jest to coś zupełnie nowego, ale mam nadzieję, że w przyszłości takie mięso hodowane komórkowo
zagości na naszych stołach i jakby przyczyni się to do tego, żeby po prostu ograniczyć cierpienia zwierząt, które niestety są przez nas zjadane. Nasz ogromny apetyt na mięso sprawił, że większość dużych zwierząt na naszej planecie nie biega dziko po sawannach, ani nie buszuje w ostępach leśnych, a żyje w gospodarstwach przemysłowych. Miliardy zwierząt spędzają całe życie w zatłoczeniu. Są traktowane tylko jak maszyny produkujące mięso, mleko i jaja. Biomasa zwierząt hodowlanych przewyższa biomasę dziko żyjących ptaków oraz ssaków lądowych i wodnych ponad 11 razy. Przemysł hodowlany mocno obciąża nasze środowisko na wielu płaszczyznach. Szacuje się, że jest odpowiedzialny za 18% emisji gazów cieplarnianych mierzonych w ekwiwalencie dwutlenku węgla, czyli więcej niż transport. Uprawy roślin, którymi karmione są zwierzęta, pochłaniają olbrzymie ilości wody, która jest również zużywana na ich pojenie, czyszczenie i inne procesy produkcyjne. Żeby doprowadzić kilogram kurczaka ze skorupki na sklepowe chodnicze półki, trzeba zużyć ponad 4 metry sześcienne wody. Brzmi to absurdalnie, ale rezygnując z kurczaka na obiad, oszczędzamy tyle wody, co nie myjąc się przez prawie 2 miesiące. W przypadku wieprzowiny czy wołowiny te liczby są jeszcze większe. Do trzymania zwierząt hodowlanych wykorzystujemy prawie 80% ziem rolnych. Jednak produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli mięso, jajka, nabiał, przekładają się na mniej niż 20% kalorii spożywanych na świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych oszacowała, że kalorie, które są tracone w wyniku karmienia zwierząt zbożem, mogłyby wyżywić dodatkowe 3,5 miliarda osób. Najlepiej byłoby, gdyby wszyscy na świecie przerzucili się na wegetarianizm lub weganizm. Jednakże prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest raczej nikłe. Przez ostatnie 5 dekad globalna produkcja mięsa zwiększyła się prawie 4-krotnie i nie wygląda na to, żeby ta tendencja miała się zmienić. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa przewiduje, że do 2050 roku globalna produkcja mięsa wzrośnie o ponad 40%. Mięso hodowane laboratoryjnie w przyszłości może rozwiązać problemy, o których wspomnieliśmy. Jednak czy ludzie będą chcieli je spożywać? Porozmawialiśmy z naukowcem, który bada nastawienie względem mięsa in vitro. Yeah, well, there are a real range of reactions depending on what different surveys you look at, depending on what type of information you give to people, what kind of terms you use to describe cultivated meat. Some of those surveys have as few as 1 in 5 people saying that they would eat it, but some of the more optimistic ones say that actually 2 out of 3 people are willing to eat it. People are more willing to eat it if you highlight some of the benefits of eating it, point out some of the good things for animals and the environment and potentially for human health as well and for public health. Hodując mięso metodami inżynierii komórkowej możemy bardzo precyzyjnie wpływać na zawartość na przykład tłuszczów nasyconych w mięsie i spowodować, że będzie ono zdrowsze. Niepotrzebne jest też użycie antybiotyków, które powszechnie stosuje się w przemyśle mięsnym, żeby zwierzęta szybciej przybierały na wadze i żeby uniknąć chorób wśród osobników. Najpoważniejszym skutkiem ubocznym takiego postępowania jest powstawanie szczepów bakterii, które są odporne na działanie antybiotyków. Jest to dla nas niezwykle niebezpieczne. Aby mięso hodowane laboratoryjnie mogło być powszechnie dostępne, potrzebujemy oprócz uregulowań prawnych również pokonania technologicznych przeszkód. Jedną z nich jest pożywka do hodowli komórek. Niestety do tego medium dodaje się po prostu jakiś od zwierzęcych serów, czyli dodaje się na przykład serum końskie, dodaje się serum bydlęce to i dodaje się serum... Tak, to jest izolowany płyn z osocza. Chodzi o to, że tam znajdują się czynniki białkowe, które po prostu usprawniają wzrost komórek, ale są również dostępne jakby teraz nowe pożywki, które pozwalają na hodowlę komórek bez tych serów. Zatem potrzebujemy opracowania pożywki, która nie zawierałaby składników odzwierzęcych i jednocześnie była odpowiednio tania, co umożliwiłoby osiągnięcie przystępnej ceny produktu. Koszt mięsa z próbówki już udało się mocno obniżyć od momentu, kiedy to na konferencji prasowej w 2013 roku przedstawiono hamburgera złożonego z komórek in vitro, którego wyprodukowanie kosztowało wówczas aż 250 tysięcy euro. Od tamtej pory powstało wiele startupów, które chcą zaoferować światu prawdziwe mięso bez cierpienia zwierząt. Prowadzą badania nad hodowaniem w laboratoryjnych szalkach drobiu, foie gras, wołowiny czy ryb i owoców morza. Jednak obecna cena nadal nie umożliwia konkurowania z mięsem pochodzącym z uboju. Jest jeszcze kolejna kwestia do rozwikłania. Mimo, że produkcja mięsa hodowanego laboratoryjnie w porównaniu z konwencjonalnym będzie wymagała mniejszej ilości ziemi i spowoduje znacząco mniejsze zużycie wody, to będzie potrzebowała więcej prądu.
As long as you're stuck with livestock, there's not that much you can do to change the greenhouse gases coming from them. As long as you have the livestock, you have the greenhouse gas emissions. But energy use is something that in the future will be more green, so we can deal with more energy use, that's okay. Mięso, o którym tu mówimy, może pomóc rozwiązać problem wyżywienia rosnącej populacji na świecie, która według szacunków ONZ wyniesie w 2050 roku prawie 10 miliardów osób. Warto też zaznaczyć, że mięso hodowane komórkowo jest prawdziwym mięsem, a nie sztucznym. Pod mikroskopem, gdybyśmy obejrzeli komórki mięśniowe hodowane laboratoryjnie i te pobrane od zwierzęcia, nie byłyby one do odróżnienia. Może właśnie to będzie przyszłością naszego jedzenia, albo może będą dostępne takie roślinne substytuty mięsa, których nie będzie dało się w smaku odróżnić od zwierzęcych produktów. I to one zapełnią nasze lodówki i podbiją nasze podniebienia. A może globalnie przerzucimy się na jedzenie owadów, a może wszystkie te rozwiązania będą się nawzajem uzupełniać i każda z nich znajdzie swojego smakosza. Jeszcze nie wiemy dokładnie, co nam przyniesie przyszłość i jesteśmy tego bardzo ciekawi. I've been a vegetarian for a number of years now, probably about 5 years. But yeah, I really miss eating meat and I'm hoping that one day soon I'll be able to eat some meat again. Chcielibyśmy bardzo uprzejmie podziękować panu Stanisławowi Łobosiakowi, który ogromnie pomógł nam pod względem merytorycznym. Dziękujemy również wam za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Jak smakuje? Smakuje trochę słono. Słono? Ale mięsem? Nie jest coś takiego mięsnego, ale jest słone. Ale dziwno, a jaką ma konsystencję? Wiesz co, ma konsystencję liścia. Widzicie, że jak słony liść. Niezła.